Siema, wędkarstwo kiedyś się uda. Witam Was w kolejnym filmie na kanale. Witam osoby nowe, witam subskrybentów oraz witam również hejterów. Z tyłu widzicie Remka. Siema Remo! Siema. Siema. A dzisiaj nowe jeziorko z serii wyprawy PZW. Później zobaczycie w całości to jeziorko. Ryb nie będzie, ale przyjechaliśmy sprawdzić. Tak, patrzę. Dobra, na razie cisza, ale Remo pokazuje super rzuta. Uspokój się, powiedziałem ci. O, powiem ci, że... Tak wzdłuż brzegu. Na razie cisza, jak widzicie. Trzeba próbować wszędzie. Trzeba próbować wszędzie, dokładnie. Jak jest cisza. Jest cisza, ale przed burzą. Kilka słów odnośnie stroju, bo tu kolega jeden z miasta Pierników się upominał. Co? Pierników? No. Nie, ogólnie strój ekstra. Wcześniej, o, jak widzicie, ma koszulkę i strój. A wcześniej... Ma jedną wadę, powiedz. Za gorąco, jak jest ciepło. No. Bo wcześniej się ubierałem tak. Sweter. Później miałem taki wełniany sweter. Kamizelka. I na to kurtka zimowa i mi było zimniej niż on w krótkim rękawku i w tym stroju, nie? I mówię, co ty, gościu, do mnie mówisz? No. Było. Ale okazało się, że jest przeceniony i kupiłem. Powiem wam, że nie wiem, o co chodzi, ale działa. Nie wiem jak. Teoretycznie strój membranowy, tak? Ale jest ciepło. Ale jest bardzo ciepło, nawet mega ciepło. Odporny na deszcz, wodę. Rozmiary możecie sobie dobierać, jakie chcecie, więc polecam. A z rybkami na razie nic. Ale klimat, klimat, jeden z lepszych jezior, jakie ostatnio odwiedziliśmy. Nie ma wiatru, nie ma deszczu. Las dookoła. Las dookoła. Nawet widać, że coś łowią, bo ogniska są. Chociaż jedno branie, to zobaczymy, że jest ryba, bo tak to wracamy do korzeni, nie? Pamiętajcie, że wędkarstwo kiedyś się uda, nie? Nie zapominamy tego, rozumiemy. Ryby już były i na razie starczy. Teraz musimy ponagrywać wesołą wyprawę. Do korzeni. Do korzeni, no. Trzy dni na Rosnowie. Trzy dni na Rosnowie, tak, dokładnie. Ale w planach są inne. Byliśmy na cmentarnym jeszcze, ale nie nagrywaliśmy, bo było zimno i nic nie brało. Ale obiecujące jeziorko, linek, może leszczyk. Obok jest drugie, zapomniałem jak się nazywa. Mniejsze. Jedno ma 2,02, 0,03 hektara. Nie. Jak? Nie pamiętam. Nie, 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 nie. Cmentarne i... Ludzkie? O, ludzkie, właśnie, ludzkie. Tylko też nie wiadomo, czy nie był kusowany. Jakby ktoś wiedział coś o czapi, to pisać. Bo my nic nie wiemy. Wiemy, że jest woda. Wiemy, że jest woda i wiemy, że nie bierze. A co więcej, to nie wiadomo. Ale elegancko. Nic, zaraz przerzucimy. Pokażemy wam, na co dzisiaj próbujemy. Dzisiaj mamy tego miliony czerwone. Ochotka. Miks peletów. Kukurydza. Atraktor yum yum. Jeszcze mamy ciasto. Ale najwięcej to ma, mistrzu. Otwieraj. Na co łapiesz? Na to co masz, tak? Łapie. To jest koło. Pineczki. Białe. Pęczak żółty. Bardziej jak grzygi. Najmiękki palec już widzieliście. To jest oficjalny sponsor kanału, jak mówiłem. Dlatego tak mało ma, bo za dużo sponsorował mnie i wyciachałem mu wszystko.
Ale jak się spodziewaliśmy, niestety nie bierze. Ale niestety, znaczy niestety, stety. Bo mamy plan zwiedzić większość jezior i każde jezioro będziecie mogli ze sobą zobaczyć. Sobie kiedyś tam kiedyś wejść. Dojazd macie od Manowa, gmina Manowo. Patrzcie. Są mi morsy. Może nie morsy, tylko kąpielowe morsy. Jednak za ciepło dzisiaj, 8 stopni, a oni zobacz. Krzyknij, niech sprawdzą, czy jakaś ryba jest, albo przepłoszą tu. No widzę właśnie, no. Panowie, może się na filmie rozpoznacie, więc piąteczka, tak was nie widać. My nie wchodzimy. My to chyba żeśmy przyjechali na ten jezioro morsów, a nie na ryby. No kolejny morsy, co tu jest? To ja się nie dziwię, że tutaj ryby nie ma. Człowieku, pozdychały? Chyba, że czekaj, rzucę, może weźmie, nie? No, zaraz zobaczymy, właśnie. Patrzcie, co se Remo kupił. Ile Remek torebka kosztowała? 150. 150? No to trochę kosztuje. Podobna jak moja, kieszenie tu ma. Dwie z przodu, dwie z boku. Ale jest... Weź zamknij. Jest coś na zasadzie... Taki, nie wiem, mini walizki. O, zamykamy. Tu jest taka jakby wiadereczko, taki pojemnik na kulki. Czyli może nawet świeże włożyć i nic nie może zmniejszyć zapachu. No, no i górna, nie? I można ewentualnie zamknąć i usiąść. O, i jeszcze na siedzonko, patrzcie. No. Nie za grube to jest, ale na jakiś czas wystarczy. A jaka waga? Nie. Nie wiesz? Takie rzeczy mnie interesują. Aha. A do noszenia? Wygodna czy nie? Twarda trochę. Jak mam tylko brać to... Nie, no wiesz, no nikt nie będzie z tym maratonu wchodził, nie? Wiadomo. 10 rzeczy brać, a tylko jedno, to było jedno. No dokładnie. No to jest coś kopiuj w klej, zaraz wam pokażę. Kopiuj w klej moja. Też Jacksona. To tak jakby to wycięli z góry i wsadzili ten pojemnik. Taki upgrade lekki. No, a my już wędki zarzucone, czekamy na wyniki. 0,6 hektara jeziorko, czapla, inaczej kąpielowe. Głębokość nie za duża, nie wiem, 1-2 metry maksymalnie. Na razie same glony tutaj, więc się zastanawiamy, czy się nie przeniesiemy, ale próbujemy. Do potu. Jak to by powiedzieć? Walczyliśmy ciężko, walczyliśmy ostro, dawaliśmy z siebie wszystko, ale... Ale jesteśmy na innym jeziorku! Woohoo! Przenieśliśmy się, bo tam spotkaliśmy tubylca, który stwierdził, że tam wędkarza od 50 lat nie widział. Ale próbowaliśmy, może jakaś jedna rybka była. Jesteśmy teraz na Cmentarnym, 8 minut drogi od czapli, gmina Manowo, mniejsze od czapli, jak przez godzinkę nie będzie, półtorej, to jedziemy do domu. No nic, próbujemy. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa, jak nie mówią. Pozdro. Koniec na dzisiaj, jedziemy na chatę. Remo, ile dzisiaj? Dzisiaj nic nie brało. Prawda kanału, prawda ekranu. U nas nie ściemniamy. W prawo. No i niestety,
albo istety. Ale zwiedziliśmy dwa jeziorka, Czapla i Cmentarny. Nie, prosto do Rosnowa masz. I co jeszcze chciałem? A, zapomniałem. Co jeszcze? Co? Dwa jeziorka były. No, dwa jeziorka były. Nic nie brało. Nic nie brało niestety, ale ciśnienie małe. Koło tysiąca. Znaczy wiało, no dobre miejsca mieliśmy, nie? Dużo morsów. Polecam kąpielowe na morsowanie. Ale nie brały. Kamilu, jakbyś chciał, to na kąpielowym bardzo dużo morsów. No, pewnie znajomi. Ładne jezioro do morsowania. No, ładne, nie. Powiem ci, takie czyste, nie? Takie widać, że albo takie jak te od te morza tam gdzieś za granicą, właśnie takie wszystko było widać. Dno czy coś. Może napiszcie, jakie jezioro chcecie, żebyśmy odwiedzili. Ale bez przesady. Tylko żeby ryby były. Żeby było dostępne. No i dostępny. A nie rezerwat, no. Subskrybujemy, łapeczka w górę. Na przypala, bo wcale. Jakoś tak człowiek. Dobra, pozdro do następnego. Na razie.